Powoli kończy się 10. tydzień rozgrywek. Ze mną jest Rafał Stawarski, członek drużyny Albatros. Jak wrażenia po dzisiejszym zwycięskim meczu? Wydaje mi się, że zagraliśmy bardzo dobry futbol. Wiele strzałów oddaliśmy na pewno na bramkę. Dużo też było niewykorzystanych sytuacji, ale wydaje mi się, że drużyna dała z siebie wszystko i możemy cieszyć się zwycięstwem. Jesteście blisko 6. miejsca, czyli blisko awansu do Ligi Wyższej. Czy będziecie dalej próbowali przełamać się i dostać się na tą wyższą klasę? No zobaczymy, jaka będzie predyspozycja dnia. Być może nam się uda zwyciężyć i awansować do wyższej ligi, ale nie nastawiamy się za bardzo. Znaczy, morale są bardzo wysokie, ale zobaczymy, jak będzie za 2 tygodnie. To najważniejsze. Najważniejsze, żeby on nie osiąść na laurach, prawda? Tak, zgadzam się. Niedawno wasz kapitan świętował swój jubileusz. Czy wy świętowaliście razem z nim, czy jednak poszło to tak ukradkiem? Wydaje mi się, że jutro będziemy świętować ten jubileusz zacny, ale będziemy też świętować może ten awans, tak już zrobimy takie after party, before taki lekki. To żebyście się tam nie rozbawili za bardzo, bo jeszcze trochę pracy przed wami jest. No impreza jest na wsi, więc imprezy na wsi rządzą się swoimi prawami, więc zobaczymy, jak będzie. Co poszło na wieś, zostaje na wsi. Tak, dokładnie. Także no, życzymy powodzenia, oby się może udał ten awans i wszystkiego dobrego dla was. Dziękuję. Wszystkich. Mogę pozdrowić mamę? Kocham cię.